Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Mamy już połączenie z pierwszym gościem poranka Wnet, Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wczoraj zakończyła się wizyta trzech najważniejszych polityków Unii Europejskiej, a także prezydenta Rumunii na Ukrainie. Proszę powiedzieć, jak jest ona komentowana? Cóż, no wbrew temu, co oczekiwaliśmy, wygląda na to, że ta wizyta była lepsza od naszych oczekiwań, czyli jest szansa, że dzisiaj Ukraina dostanie nareszcie możliwość być kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Przynajmniej z tego, co mówili wczoraj liderzy tych państw, które do nas przyjechali, to wypływa. Natomiast nas bardziej ciekawi oczywiście kwestia ciężkiego sprzętu i wczoraj też o tym powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział, że Francja dodatkowo daje Ukrainie ponad 20 opancerowanych czołgów. Opancerowany tego sprzętu typu Cezar. Przepraszam, zapomniałem to słowo, jak to po polsku. To jest bardzo ważna technika, która nam jest absolutnie niezbędna teraz na wschodzie, gdzie przypominam, według różnych oceń ginie codziennie od 100 do 200 ukraińskich żołnierzy. To jest po prostu niesamowita, olbrzyma liczba. Wczoraj też podczas tej wizyty kanclerz Scholz powiedział, że będąc w Irpieniu, powiedział, że to, co on widzi, to znaczy, że Rosja robi tutaj na Ukrainie wszystko, żeby zniszczyć Ukrainę i że Niemcy wspierają wszelako Ukrainę, dlatego żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Ostatnia informacja o broni od Niemiec jest taka, że dostaniemy trzy takie specjalne wózy, chyba Panzerhaubitze 2000 to się nazywa, i dostaniemy ich podobno już w czerwcu. No ale oczywiście tego nam nie wystarczy, niestety, dlatego żeby przełamać tą wojnę teraz na wschodzie, bo tam toczą się teraz bardzo ostre walki. No, oczywiście chodziło wczoraj też o kwestii eksportu, wznowienie eksportu przez Morze Czarne, eksportu zboża ukraińskiego i innych ukraińskich towarów przez Morze Czarne, ale na razie nie wiemy, do czego dogadali się te lidery z naszym prezydentem. I Mario Draghi, premier Włoch, powiedział wczoraj, też będąc w Irpieniu, że Włochy też zrobią wszystko dlatego, żeby pomóc w odbudowaniu, w odbudowie Ukrainy. Dmytro, a powiedz proszę, wspomniałeś w jednym zdaniu o tym, jak wygląda sytuacja na froncie, ale jeżeli moglibyśmy jeszcze spróbować rozwinąć, podsumować ostatnią dobę. Sytuacja jest ciężka na kierunku słowiańskim w obwodzie donieckim. Jest informacja o tym, że wróg już przekroczył niestety
rzekę Siewierski Doniec pod Światohirskiem i znajduje się tam chyba jedyny most prowadzący, był niedawno jeszcze cały, który prowadził z lewego na prawy brzeg tej rzeki. Na prawym brzegu znajduje się wojsko ukraińskie. Myślę, że tego mosta być może już nie ma, ale my nie mamy informacji. Natomiast na prawym brzegu znajduje się miejscowość pod nazwą Bohorodyczne i w tej miejscowości teraz toczą się walki. Jeżeli wróg okupuje tą miejscowość, to no, prawie już będzie miał otwarty szlak na Słowiańsk od kierunku północnego. Też trzeba pamiętać, że wróg może uderzyć w Słowiańsk od wschodu, od okupowanej miejscowości Lyman, tylko tam znów on musi przekraczać rzekę Siewierski Doniec, która jest broniona przez, oczywiście przez wojsko ukraińskie. Najbardziej ciężkie walki są na kierunku bachmuckim. Wróg za wszelką cenę próbuje iść dalej od południa na północ, na Bachmut, nacierać na tą trasę, która łączy Łysyciańsk z Bachmutem, i tam toczą się naprawdę bardzo ciężkie walki i myślę, że tam ginie najwięcej naszych żołnierzy niestety, ale też żołnierzy wroga. Wróg próbuje też nacierać już na Łysyciańsk z południa, przepraszam. On już tam znajduje się na prawym brzegu Siewierskiego Dońca, ale na jego szlaku znajdują się trzy miejscowości, które w pełni albo częściowo są kontrolowani przez wojsko ukraińskie, czyli miejscowości pod nazwami Hirskie, Złote i Toszkiwka. Te miejscowości, pod tymi miejscowościami też trwają bardzo zacięte teraz walki. No, ale na południu, w obwodach zaporożskim, mikołajowskim i chersońskim wojsko ukraińskie podobno ma sukcesy. Niewielkie to są sukcesy. Tutaj, jak mówią niektórzy eksperci, wojsko ukraińskie zastosuje taktykę tak zwanej salami, czyli odcina po trochu naszą ziemię, zabiera z powrotem naszą ziemię u Moskali. I nawet jest już nagranie, gdzie wojsko ukraińskie stoi na pewnych pozycjach i z tych pozycji już widać Chersoń. I to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo naprawdę bardzo ważna informacja dla nas wszystkich. I wczoraj na przykład w obwodzie chersońskim został zastrzelony kolejny śmigłowiec rosyjski, a też ostrzelana była baza sprzętu i nabojów wroga w miejscowości Nowa Kachowka. A Nowa Kachowka to jest głębokie zaplecze frontu w chersońskim obwodzie. Także mamy tutaj informację mniej więcej obnadziejającą, ale pamiętamy i o tym głośno próbujemy nadal mówić, że codziennie na froncie ginie od 100 do 200 naszych żołnierzy. No właśnie, czyli sytuacja na froncie jest trudna, skrajnie trudna, tak można powiedzieć, ale udaje się wojsku ukraińskiemu też odnotowywać pewne sukcesy. To jest ta dobra informacja. Dmytro, to jeszcze na zakończenie jedno słowo. W jaki sposób komentowany jest udział Białorusi w tej wojnie? Dzisiaj taka informacja, którą przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, polecił odpowiednim organom państwowym ocenę ryzyka ewentualnej inwazji wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi. To mogłoby się stać na 4 ukraińskie obwody. Tą informację przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. No właśnie, jak na Ukrainie oceniane jest to ryzyko uderzenia właśnie od strony białoruskiej?
Tak, mamy taką informację i no cóż, oceniamy, że to będzie kolejny cios nam w plecy od Białorusi i naprawdę ludzie mówią, że po prostu tego, my już nie podrujemy tego, co na nas spadają rakiety i latają samoloty wroga z terenów białoruskich, ale jeżeli regularne wojsko białoruskie wejdzie na, spróbuje wejść na tereny Ukrainy, no to będzie jego absolutna kląska i być może kląska też reżimu Łukaszenki, bo my spodziewamy się na to, że jednak prawdziwi Białorusini, patrioty tego państwa już będą mieli szansę, żeby nareszcie zniszczyć ten reżim tego dyktatora. No właśnie, w tym momencie też warto przypomnieć i też pamiętamy cały czas o dziennikarzach, publicystach, którzy są uwięzieni przez reżim Łukaszenki w białoruskich więzieniach. Część z nich to już ponad rok czasu pozbawieni wolności. Tak. Na przykład nasz kolega Andrzej Pociobut. Dokładnie tak. Dmytro, bardzo serdecznie dziękujemy. Dmytro Antoniuk, dziennikarz Radia Wnet na Ukrainie, był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia Państwu. I wzajemnie miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.